Nie, 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 nie. Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu w ramach drugiego sezonu serialu The Bad Batch i pierwsze nasze spotkanie, które jest nieco opóźnione, ponieważ tak jak pisałem, tak jak mówiłem, jako że przez kilka najbliższych tygodni czeka nas podwójna premiera, czyli z jednej strony trzeci sezon Mandalorianina oraz drugi sezon The Bad Batch. W środę leci Mando, w czwartki leci The Bad Batch. I dziś będziemy zajmować się 11 odcinkiem, czyli już systematycznie zbliżamy się do końca, bo przypominam, że ten sezon liczy łącznie 16 odcinków, a odcinek zatytułowany Metamorfoza, który generalnie rzecz ujmując po raz kolejny wzmacnia we mnie poczucie, można by powiedzieć, takiego zagubienia, niezrozumienia i niepewności, jakim cudem ten sezon tego serialu jest tak różnorodny. Ponieważ po raz kolejny dostajemy z jednej strony odcinek, który pod względem realizacyjnym, fabularnym jest jak najbardziej solidny, momentami całkiem okej, a momentami naprawdę niezły, o czym za chwilę będę więcej mówił, ale z drugiej strony mamy odcinek, który w końcu, na przykład w przeciwieństwie do poprzedniego, czuć, że jest częścią serialu, czuć, że jest częścią, elementem składowym czegoś większego, czegoś, co w pewien sposób powinno rozwijać się przez cały sezon. Tak więc oczywiście fabularnie odcinek jest trochę, można by powiedzieć, kontynuacją z jednej strony przygód naszych bohaterów z poprzednich odcinków, czyli ekipa nasza trochę wkurzona na Seed wraca sobie powiedzmy do domu, ale dostaje od niej zadanie, ponieważ Seed dostała info, że jakiś statek rozbił się na lokalnej planecie, no i jednocześnie jest to ładunek na tyle cenny, że jest nim zainteresowany Imperium, no i tutaj wracamy do wątków planety Wayland z końcówki pierwszego sezonu, z procesu klonowania. No i tak naprawdę odcinek możemy podzielić na dwie główne części. Z jednej strony mamy motyw obcego, ponieważ cała pierwsza połowa odcinka to tak naprawdę stylizowane wykorzystanie motywów obcego w statku, zagrożenia, niepewności, śluzu i innych tego typu rzeczy. Druga połowa to w pewien sposób rozbudowa wątków z Clone Wars. Tak jest, z Clone Wars, a dokładnie rzecz ujmując odcinków o bestii Zilo, jak i również rozbudowa wątków z poprzedniego sezonu. I zaczniemy od tej pierwszej części, czyli tej takiej po prostu obcowej, że tak powiem, i nie jest absolutnie nowością. The Bad Batch absolutnie nie jest ten odcinek ani żaden inny w The Bad Batch nie jest pierwszym przykładem tego, że twórcy serialu animowanego z Gwiezdnych Wojen biorą jakiś wątek, jakiś motyw fabularny z innych filmów i wrzucają go do świata Gwiezdnych Wojen. Z bestia Zilo, o której będziemy dzisiaj mówić, pojawiła się w The Clone Wars i była nawiązaniem do Godzilli, czy powiedzmy ewentualnie do King Konga. Mieliśmy nawiązania do Siedmiu Samurajów w Clone Warsach, do nawet Szklanej Pułapki, bym powiedział, więc naprawdę, naprawdę jest z tego sporo i to nie jest nic złego i generalnie rzecz ujmując, sięganie po takie motywy nie jest samo w sobie złe, tylko trzeba umieć to zrealizować, trzeba umieć to w odpowiedni sposób pokazać i moim zdaniem w tym wypadku twórcom to wyszło. Nie jest to jakoś wybitne, jest to solidne wykorzystanie znanego wątku z obcym, z zagrożeniem, z niebezpieczeństwem, tak jak mówiłem, ze śluzem, no bo śluz musi być, jeżeli mamy wątek jakiegoś dziwnego, obcego, no i po prostu rzecz ujmując, najzwyczajniej w świecie mamy to solidnie zrealizowane i to jest jak najbardziej przyjemne. Natomiast druga połowa to jest to, co mówiłem wcześniej, czyli mamy świadectwo, mamy w pewien sposób świadomość tego, że jest to część serialu, która sięga po różne wątki. No bo tak, z jednej strony mamy oczywiście ten wątek bestii Zilo i to jest jak najbardziej na plus, że kontynuujemy wątek z Clone Warsów, kiedy to Palpatine zainteresowany jeszcze jako kanclerz, że o, ta bestia wytrzymuje ostrzał, no to wykorzystajmy ją z żeby ją jak najbardziej wykorzystać militarnie. Cały wątek shady interesów Kaminoan na zewnątrz, cały wątek planety Wayland i zarówno głównej pani naukowczyni, jak i również premiera, no to jest jak najbardziej sensowne. No i również mamy rozbudowę głównego wątku, bo z jednej strony nasz nowy doktor imperialny dowiaduje się, że jest jakiś żeński klon, czyli Omega, który zmusi do współpracy główną naukowczynię, więc tutaj jakby jest rozbudowa tego wątku. Z drugiej strony mamy Huntera, który decyduje się przekazać informacje do Rexa i Cody'ego, żeby w pewien sposób rozszerzyć tą informację. I na przykład reakcja
Omegi jest połączona, czy w pewien sposób działa w serialowy sposób, czyli ona mówiła, że musimy robić więcej, no i teraz Hunter się na to decyduje. I dzięki temu, dzięki tym różnym elementom, z jednej strony wykorzystaniem sensowny i solidny sposób znanych motywów na swój sposób, rozbudowanie fabuły, rozpracowanie tego wszystkiego, działa po prostu w ten sposób, że mamy z jednej strony solidny odcinek, który bawi, który daje nam radochę sam z siebie, ale który działa jako element większej układanki, jaką jest sezon drugi, ale również całe The Bad Batch, jak i również co nieco Clone Wars. Więc pod tym względem ja jestem bardzo zadowolony. Nie mogę powiedzieć, że jest to mój ulubiony odcinek, mi się wydaje, bo na przykład odcinek z trzeci, czyli z Crosshairem i Codym bardziej mi podszedł, ale mówiąc szczerze, to jest naprawdę solidny odcinek, który dostarcza, który daje nam niesamowitą radochę, jak i również może ucieszyć fanów legend fakt tego, że co prawda w samym odcinku to nie pada, ale kiedy zajrzymy na napisy końcowe, to widzimy, że biało-żółto-czarny klon Commando, z którego widzimy, jest nazwany jako Scorch, czyli jest to oczywiście mój, że tak powiem, kumpel z ekipy z Republic Commando, więc przynajmniej jeden z czterech został już wprowadzony do nowego kanonu. Więc generalnie rzecz ujmując, ja jestem pozytywnie nastawiony, aczkolwiek z drugiej strony przeszkadza mi to, jakby o tym będę mówił w całym podsumowaniu, bo znów mamy ten roller coaster, mamy odcinki bardzo dobre, mamy odcinki, które można byłoby spokojnie wyrzucić i nikt by się absolutnie tym nie przejmował i w żaden sposób by nie zaszkodziło to linii fabularnej, a z drugiej strony mamy znów odcinek, który rozbudowuje nam to wszystko. Mówienie, czy generalnie komentarze na zasadzie zobaczymy, jak to się rozwinie, no jasne, oczywiście, ale wiecie, problem jest dla mnie taki, że my już jesteśmy ponad połowę sezonu, nam zostało 5 z 16 odcinków i mówienie, że jakoś to się rozkręci, no nie to, że jest to złe, nie to, ja liczę na to, że to się rozkręci i będzie jak najlepiej się zakończy, ale te dziury fabularne wypełnione tymi zapychaczami naprawdę momentami mi przeszkadzają niesamowicie i mam swoje podejrzenia, o których będę więcej nieco mówił w podsumowaniu całego sezonu, ale które teraz najzwyczajniej w świecie no wybijają z tego rytmu i sprawiają, że co chwilę jest lepiej, a co chwilę jest gorzej. Ale generalnie dzisiaj odcinek The Bad Batch jak najbardziej dostarcza moim takim prywatnym rankingu, bo czeka nas kilka tygodni wspólnych odcinków The Bad Batch i The Mandalorian. Moim zdaniem Mandalorianin przegrywa z dzisiejszym odcinkiem. Zobaczymy, jak to będzie przez cały następny czas. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo zachęcam Was do komentowania, jak i również zachęcam Was, jeżeli podoba mi się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Wielkie jeszcze raz dzięki serdeczne. Do zobaczenia w następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!